To była, proszę Państwa, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. I przechodzimy do następnego punktu, do punktu 10. Dyskusja. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, Pan Radny Przybylski. Proszę Państwa, my jako kluby koalicyjne nie zakładamy przy tym jakże ważnym głosowaniu żadnej dyscypliny. Każdy radny rozważy w swoim indywidualną decyzję i będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem. Ja chciałbym odnieść się do dwóch kwestii związanych z budżetem, który dzisiaj oceniamy, właściwie z wykonaniem tego budżetu. Mianowicie kwestia pierwsza to jest kwestia związana z inwestycją Goleńczewo-Zielątkowo, budową drugi kanalizacji. Otóż no, wiadomo, że nastąpiły pewne obiektywne trudności związane z nierzetelnością naszego kontrahenta, co spowodowało przesunięcie tej inwestycji na, krótko mówiąc, kolejny rok. Myślę, że warto byłoby rozważyć wprowadzenie jakichś procedur, które by w przyszłości uniknęły takiej sytuacji, że jak gdyby okres, w którym dowiadujemy się, że pewne problemy występują z kontrahentem, nakazywałyby czy mobilizowałyby urząd do jakby szybszych działań celem no nie tracenia, krótko mówiąc, czasu. No, sytuacja, która wystąpiła, spowodowała oczywiście no, przynajmniej roczne opóźnienia w procedowaniu tej inwestycji. Sprawa druga to też chciałbym zwrócić uwagę na kwestie związane z czasem ogłaszania przetargów. Otóż jeśli mamy wpisaną jakąś inwestycję do budżetu, to warto byłoby zastanowić się nad taką datą ogłaszania przetargu, żeby ta inwestycja nie była przekazywana na rok, czyli rolowana jak gdyby na rok następny. Bo jeśli inwestycja jest dość duża i przetarg odbywa się po drugiej połowie roku, po 30 czerwca, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że ona fizycznie zostanie zakończona dopiero w następnym roku budżetowym. No, taką sytuację mamy na przykład w Złotnikach i w odniesieniu do pierwszego i do drugiego etapu budowy dróg. No oczywiście zdaję sobie sprawę, że nieraz sytuacja jest tego rodzaju, że gdyby ten wydatek przesuwany później do wydatków niewygasających związany jest z koniecznością o charakterze budżetowym. To oczywiście jest zrozumiałe, ale myślę, że nie wszystkie inwestycje tego wymagają. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na pewną pozytywną cechę tego budżetu. W odniesieniu do budżetów poprzednich nie była tutaj ta kwestia podnoszona. Otóż w 2013 roku myśmy mieli poziom zadłużenia liczony według procenta dochodów wykonalnych na poziomie 62,48%. W roku 2014 ten poziom zadłużenia był na poziomie 55,77%. Czyli spadł o 7 punktów procentowych. Natomiast w 2015 roku, gdzie już przyszła nowa rada i jakby wzięła współodpowiedzialność za kształt budżetu, to mimo dość inwestycyjnego, proinwestycyjnego budżetu, to poziom zadłużenia spadł znów o kolejne 7% i osiągnął 48%, jak wspomniała pani skarbnik. Także jest to spory plus i myślę, że należy ten trend kontynuować w latach następnych, tak żeby dojść do jakichś takich przyzwoitych rozmiarów tego zadłużenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Kąciak. Wysoka Rado, chciałbym zwrócić uwagę na to, że budżet, który został wykonany
przedstawionym tutaj sprawozdaniu świadczy o rozwoju naszej gminy. O tym, że w naszej gminie następują zmiany nie tylko jeżeli chodzi o infrastrukturę, tą twardą drogi, kanalizacja, ale także chodzi o oświatę, gdzie duże nakłady są na cele oświatowe i są także na cele kulturalne. Mogę powiedzieć, że nasze biblioteki na przykład, które są w gminie, są wzorem dla bibliotek w całym województwie. I wielu ludzi z sąsiednich gmin po prostu korzysta z tych bibliotek, dlatego że tam zawsze wszystkie nowości są, z których można korzystać. To świadczy o tym, że te nakłady na kulturę są w odpowiednim kierunku. Inna sprawa, która jest bardzo ważna, to jest to, że w tej chwili, na przykład w mojej miejscowości w Chludowie, zostało zakupione w ubiegłym roku z budżetu ubiegłorocznego budynek starego baru wraz z tą działką, co gwarantuje, że w przyszłości będzie się tworzył jakiś taki miejscowy ośrodek kultury, który będzie służył tej miejscowości, a jednocześnie budynek, który jest jakąś taką perełką architektoniczną, nie będzie straszył, tylko będzie użytkowany. I tutaj mieszkańcy bardzo z tego zakupu są się cieszą. Tak samo został zrobiony chodnik na ulicy Rynek, który wymagał tego remontu, dzięki temu ludzie także doceniają pewne inwestycje. Co prawda większych inwestycji w Chludowie nie było w ubiegłym roku, ale w poprzednich latach były inwestycje kanalizacyjne, które wiadomo były przeprowadzone. Chciałbym zwrócić uwagę jednak na inną rzecz. Mianowicie niektóre inwestycje to się wloką strasznie. Wyobraźcie sobie Państwo, że dwie lampy w Chludowie, jedna na ulicy Polnej, jedna na ulicy Łagiewnickiej, dwa lata są w tej chwili już ta inwestycja prawie się ciągnie. Bo może w tym roku, w czerwcu, może się zapali, albo się nie zapali jeszcze, ale na Polnej chyba się nie zapali. No i ludzie, z którymi się rozmawia, to nie mogą zrozumieć, że ten cykl inwestycyjny uruchomienia dwóch lamp ulicznych jest tak długi i tak się ciągnie. No trudno zwykłemu obywatelowi wytłumaczyć, że są problemy z Eneą, są problemy z inną firmą, która to obsługuje i rezultat jest taki, że po prostu rozmowa czasami w urzędzie gminy w Wydziale Inwestycyjnym wygląda tak, że jedna z pań powiedziała mi, dlaczego ja tak często przychodzę w tej sprawie, dlaczego ją molestuję. No nie molestuję, tylko dopytuję w imieniu rady. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę, mianowicie na jakość obsługi, która jest tutaj w gminie. Mianowicie to także rzutuje potem na wykonanie budżetu. Kiedy idziemy do Wydziału Komunalnego, tam nie ma problemu, tam się normalnie rozmawia, tam petent nie jest kimś niepożądanym, tylko po prostu spokojnie jest wytłumaczone i wyjaśnione i pewne inwestycje się ciągną. Także uważam, że konkludując to, co mówiłem i to, co żeśmy słyszeli, ja będę głosował za udzieleniem panu wójtowi absolutorium. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Dziedzic, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowna rado, szanowny panie wójcie, drodzy państwo. Z perspektywy zarządu osiedla Suchy Las, czy w ogóle osiedla Suchy Las, budżet zeszłoroczny wygląda dosyć dobrze. W zasadzie z zadań niezrealizowanych tak naprawdę są dwa poważniejsze. To jest te miejsca parkingowe Aroniowa, Malinowa, ale to znowuż w tym roku się dzieje, także tu nie mamy uwag. Martwi kwestia projektu przejazdu pod torami na ulicy Sucholewskiej. No nie da się ukryć, że temat już od półtora roku gdzieś jest tam na tapecie. Czeka na to nie tylko osiedle, które jakby bezpośrednio jest w cudzysłowie beneficjentem korków, ale tak naprawdę pewnie cała gmina. Tutaj dobrze, żeby coś się zaczęło dziać, dlatego że deklaracje co roku są, a z działaniami jest jakiś problem. Wiadomo, że jest to trudna sprawa i trzeba tutaj porozumienia tak naprawdę czterech stron, z których jedna to PKP znany ze swojej, że tak powiem, niechęci do współpracy w niektórych sprawach.
ale w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o kwestie w jakimś sensie negatywne. Ze spraw pozytywnych na pewno cieszy to, że zadania wykonane w budżecie zeszłego roku rzutują też pozytywnie na zadania z tego roku. W związku z tym między innymi no możemy się cieszyć z modernizacji promienistej, z faktu, że w kwestii ulicy Sankowej się dzieje dobrze, w kwestii szkółkarskiej, kanalizacja na wierzchnia, to też się udało zrobić. Podniesione skrzyżowanie na ulicy Borówkowej, bardzo niebezpieczny punkt, to też się udało zrobić, to się cieszymy. Budowa chodnika szkółkarska przy ulicy, przy osiedlu Platanowym, bardzo ważne miejsce, bardzo ważny, newralgiczny wręcz punkt. Na jednej z dwóch najbardziej ruchliwych ulic na osiedlu, także wspaniale, że to się udało zrobić. Kontynuowana jest kwestia budowy dróg w rejonie Diamentowej. Udało się też zmodernizować Żurawinową. Także to są wszystko zadania albo zrealizowane w tym roku, albo realizowane w tym roku, ale między innymi dlatego, i dlatego o nich wspominam, bo to, że udało się je zrobić, czy udaje się wykonać w tym roku, jest w dużej mierze zasługą tego, co się działo w budżecie 2015 roku. W nawiązaniu do tych dróg mogę tylko dodać, że no czekamy teraz na opracowanie i wdrożenie uspokojenia ruchu, panie wójcie, bo to jest temat taki, że jak są dobre drogi, to ludzie od razu szybciej jeżdżą. Także dobrze by było, żeby w tym temacie jeszcze w tym roku udało się sprawę zamknąć. I jak już jestem przy głosie, to mam prośbę, taki apel troszeczkę, żeby zająć się, czy spróbować podejść do negocjacji w sprawie nabycia działki, tej środkowej działki w parku przy osiedlu, przepraszam, w parku przy ulicy Szkółkarskiej, z działka numer 379/6. Bardzo by się to, bardzo by nam to pomogło po prostu w organizacji różnego rodzaju eventów i generalnie na dzień dzisiejszy no, mieszkańcy są zdziwieni, że gdzieś tam bawiąc się przy ognisku muszą uważać, żeby nie wejść na teren prywatny. Do tej pory nie było z tym problemów, ale byłoby dobrze, gdybyśmy byli w stanie gdzieś tam przed zajęciem się budżetem przyszłorocznym na rok 2017 mieli jakieś stanowisko w tej sprawie i jakieś rozeznanie. Jeżeli chodzi o zadania zrealizowane z budżetu osiedla, najpoważniejsze oczywiście w perspektywie całego budżetu mogą wyglądać zabawnie, ale dla nas są ważne. Palenisko w parku przy ulicy Szkółkarskiej, bardzo popularne miejsce, nawet rozważamy drugie, bo szczególnie w tym miesiącu po prostu jest bardzo, bardzo oblegane. No i boisko do siatkówki plażowej przy osiedlu Poziomkowym, też coraz bardziej popularne miejsce. Także generalnie rzecz biorąc można budżet 2015 roku z perspektywy osiedla Suchy Las ocenić pozytywnie. Natomiast jeszcze taka mała łyżeczka dziękciu, czy dziękciu, jeżeli mogę, jestem już przy głosie. Chciałbym prosić pana wójta przy realizowaniu procedury ustalania budżetów osiedli i sołectw na 2017 rok, żebyśmy jednak starali się wszystkich mieszkańców traktować w miarę porówno. Odnoszę się do faktu takiego, iż we wrześniu 2015 roku, to bodajże 15 września, na zebraniu mieszkańców została nam przedstawiona dosyć kategorycznie odmowa, jeżeli chodzi o jedno z zadań. Chodziło o treningi na świeżym powietrzu, otwarte treningi jakby z zadania osiedlowego. Negatywnie, bardzo negatywnie odnieśli się do tego mieszkańcy, nie wiem czy pan pamięta, ale no stanowiło to, to zadanie było bardzo takie dla mieszkańców ważne, aż się zdziwiłem jak bardzo. No niedawno dowiedziałem się, że Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód nie miał z tym problemu i że oni już trzeci rok z rzędu tego typu inicjatywy w ramach swojego budżetu osiedlowego robią. Chciałbym, żebyśmy byli traktowani tak samo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać? Pan radny Dariusz Matysiak, proszę bardzo. Również chciałbym się odnieść co do budżetu za rok 2015, ponieważ bardzo dużo inwestycji, bardzo ważnych przede wszystkim, no nie zostało do końca zrealizowanych. Chciałbym tutaj zaapelować z tego miejsca do całej Rady, do pana wójta,
aby inwestycje związane z poprawą jakości życia dla mieszkańców, czyli uważam tutaj to kanalizacja przede wszystkim, sieci dróg, utwardzenie tych dróg w jakiś sposób, żeby można było się bezpiecznie przemieszczać, myślę, powinno być priorytetem dla nas, dla Rady i dla Pana Wójta, ponieważ od wielu, wielu lat północna część gminy, no bardzo pomału gdzieś tam tą kanalizację rozwija się na tamtym rejonie. Ale myślę, że można by przyczynić się do tego, aby to jeszcze prężniej się rozwijało i to już było wykonane po prostu. Chodzi mi o to, aby stawiać na pierwszym miejscu właśnie tą kanalizację, te drogi, a dopiero później można inwestować, ja bynajmniej tak to odbieram i bardzo dużo sygnałów od mieszkańców dostaję, place rozrywek czy jakieś rozrywki. Bardzo dużo sygnałów dostałem odnośnie mającego powstać geoparku w Suchym Lesie, gdzie jest przeznaczone, miało być przeznaczone bodajże 11 milionów, co z, na tym poziomie teraz jest bodajże około 9 milionów. To jest no i tak bardzo duża kwota, za którą myślę można by już skanalizować chociażby w części, jak nie w całości, Zielątkowa. Także to jest moja uwaga tutaj, aby przede wszystkim kłaść nacisk na tą kanalizację, drogi i bezpieczeństwo. To taki priorytet, żeby Rada tutaj miała i Pan Wójt. O bezpieczeństwo, no to muszę tutaj niestety wspomnieć o drodze Radojewo-Biebrusko rowerowej, która no, myślę, że każdy tutaj zdaje sobie sprawę, jak dopóki nie ma tej drogi, jakie to niesie ryzyko, niebezpieczeństwo. Tam jest bardzo wąska ta droga, jest bardzo uczęszczana, ponieważ Biebrusko ma bardzo piękne tereny, dużo rowerzystów tam jeździ i robią sobie wręcz taką pętelkę przez Morasko, Biebrusko, przez poligon i tak sobie okrążają. Ta droga jest no, najwęższa na tym odcinku, myślę, bo już na terenie poligonu tak, nie jest tak uczęszczana, także nie jest tak niebezpieczna, ale ten odcinek Radojewo-Biebrusko no, jest strasznie niebezpieczny. A to już się ciągnie od 6 lat. Tak? A myślę nawet, że plany czy gdzieś założenia już były wcześniej. Ale od 6 lat no, nie można wybudować ścieżki rowerowej, gdzie całe szczęście i odpukać, jeszcze nikt tam nie zginął. Także to jest taka moja główna uwaga i na razie dziękuję. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Targońska. Ja tutaj trochę w nawiązaniu do wypowiedzi pana przewodniczącego Michała Dziedzica chciałam wrócić jeszcze do kwestii parkingu przy ulicy Malinowej. On jest zbudowany, ale oczywiście tylko w części, dlatego że no, w wyniku pewnej decyzji wójta nie zostanie część kolejna, ta najważniejsza, zrealizowana. I przy tej okazji chciałabym wójta prosić bardzo o to, żeby pilnie jednak wsłuchiwał się w głosy swoich mieszkańców. Też ważył jakby wagę tych wypowiedzi. No, jest nam przykro, że te miejsca parkingowe przy osiedlu nie powstaną, te, które wydają się najbardziej potrzebne. I poza tym ten teren akurat jest tak zaniedbany, że ja niedawno musiałam nawet zgłosić wniosek do referatu komunalnego o to, żeby przycięto gałęzie, dlatego że z zaniedbanego terenu gminnego gałęzie wrastają w oś ulicy Malinowej. Omijanie ich jest prawie niemożliwe, ponieważ po przeciwnej stronie stoją samochody najczęściej. W związku z tym mamy stały problem z tym akurat fragmentem terenu. Także prosiłabym wójta o uwzględnianie jeszcze może jakoś bardziej sprawiedliwe i pilniejsze wsłuchiwanie się w głos mieszkańców tej gminy. I tutaj też muszę odnieść się do wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego Rady. Również przy osiedlu Poziomkowym na ulicy Truskawkowej i na łączniku łączącym osiedle z ulicą Powstańców Wielkopolskich już w zeszłym roku miały powstać lampy. Ta inwestycja wlecze się i ślimaczy się i dzisiaj dostałam zapewnienie, że chyba już w sierpniu będzie realizowane. To rzeczywiście faktycznie, a chodzi tam o dosłownie w sumie może 5 lamp.
jest to też złe takie jakby w odbiorze społecznym, także takie drobne inwestycje strasznie długo trwają. Natomiast bardzo się cieszę, że udało się pewne środki przeznaczyć na ochronę zabytków, w Goleńczewie szczególnie, ale jakby ta tendencja jest wzmocniona przez tegoroczny budżet i cieszę się, że w tym kierunku też zmierzamy, także nie tylko inwestujemy w nowości, ale również doceniamy to, co mamy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Wilas. Ja cieszę się, że Państwo tutaj wypowiadacie się pozytywnie w poszczególnych miejscowościach. Jesteście zadowoleni, że coś się dzieje, że ma to przełożenie budżetowe i realnie w Waszych miejscowościach wykonywane są chodniki, drogi, kanalizacja. Ale ja spojrzę na budżet z pozycji najbliższej swojej okolicy, czyli swojego okręgu wyborczego. I tutaj tak różowo nie jest. Mówiliście tutaj Państwo o tym, że ulica, że proces dwóch lamp trwa kilka lat. Ja o to, żeby odwodnić kawałek ulicy Jagodowej, to już nie pamiętam, ile złożyłem wniosków. Ale to się w końcu stało faktem i w tej chwili problemu nie ma. A nie byłoby tego problemu, gdyby od początku ktoś pomyślał, projektując i wykonując tą inwestycję. Ale tego myślenia wtedy tam nie było i dlatego część ulicy Jagodowej ustawicznie była zalewana wodą. Nawet mieszkaniec nie mógł w ogóle wjechać na swoją posesję. Zostało to zrobione, był to drobiazg w skali budżetu, ale z takich drobiazgów składa się proza życia. Przewodniczący osiedla wspomniał o drugiej inwestycji przy osiedlu Platanowym. Tak, było to potrzebne, gdyż mieszkańcy osiedla Platanowego mogą teraz w sposób bezpieczny wyjechać na ulicę Szkółkarską. Cała ulica Jagodowa wymaga nowej nawierzchni, ulica Szkółkarska do Borówkowej. Nie wspomnę o skrzyżowaniu Szkółkarska-Borówkowa, w którym to skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne. Była jakaś teraz przeróbka chodnika, nie wiem czemu miała służyć ta przeróbka chodnika i na tym się skończyło. Ulica Łozowa pilnie wymaga nawierzchni. Także z pozycji mojego okręgu wyborczego to tylko były małe drobiazgi, które się wydarzyły z tego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. I przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu, do punktu 11, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak? Dobrze kończę. 10 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 20 łamane przez 210 łamane przez 16. Przechodzimy do punktu kolejnego, 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy? Kto z Państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 11 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, czterech radnych się wstrzymało. Uchwała została przyjęta. Panu wójtowi udzielono absolutorium. Uchwała nosi numer 20, łamane przez 211, łamane przez 16. Zgodnie z porządkiem zarządzam. Tak, słucham. Pani wójcie, proszę bardzo. Dziękuję Radzie za dobrą ocenę wykonania tego budżetu. Dziękuję za
te pozytywne opinie i te, które są mniej pozytywne, traktował będę jako konstruktywną krytykę działań w roku 2015, bo są to na pewno cenne wskazówki. Zresztą ocena budżetowa nie jest tylko i wyłącznie jakimś efektem analizy finansowej, jest również oceną działalności w innych obszarach gminy, w obszarze społecznym, gospodarczym, administracyjnym. I pragnę podziękować wszystkim, nie będę wymieniał, wszystkim, którzy ze mną realizowali te zadania. Jeszcze raz dziękując Państwu za obiektywną, pozytywną ocenę w związku z faktem, że przed chwilą podjęliście ważną dla mnie decyzję o udzieleniu absolutorium, chciałbym zgłosić wniosek formalny. Zgłaszam wniosek formalny o wycofanie punktu pod nazwą zlecenie komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli z porządku obrad, dzisiejszego porządku obrad. Przed chwilą Rada Gminy udzieliła wójtowi gminy absolutorium za 2015 rok. Wcześniej komisja rewizyjna badała sprawozdanie z wykonania budżetu i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium. Bezsprzecznie działalność wydawnicza oraz wydawanie Gazety Sucholeskiej jest realizacją części całego budżetu gminy. Tak więc zlecanie po zatwierdzeniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium takiej kontroli jest bezcelowe, bowiem niepotrzebnie dubluje już raz wykonaną pracę przez Komisję Rewizyjną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał skomentować, coś dodać? Proszę bardzo, pan radny Przybylski. Oczywiście traktuję w kategoriach humorystycznych ten wniosek formalny pana wójta, bo inaczej go potraktować nie można. Sprawa Gazety Sucholeskiej i jej kontroli dotyczy, proszę Państwa, roku 2016. Przede wszystkim roku 2016. Oczywiście ona może dotyczyć również 2015, ale o ile się nie mylę, to szereg odmów publikowania sprostowań dotyczyło roku 2016, także rozumiem, że zaistniała jakaś pomyłka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wójt, proszę uprzejmie. Więc po pierwsze, w treści tej uchwały odnoszę się tylko do projektu uchwały, nie do uzasadnienia. Takie informacje, jaki okres będzie poddany kontroli, nie występuje. A po drugie, z treści tej uchwały dowiadujemy się, że to będzie zadanie budżetowe, a pan mówi o sprostowaniach, a sprostowanie z budżetem niewiele ma wspólnego. Proszę bardzo, pan radny Przybylski. Sprostowania mają jak najbardziej wiele wspólnego z budżetem, ponieważ dotyczą rzetelnego informowania mieszkańców gminy Suchy Las o sprawach, o problemach gminy. Ta rzetelność jest opłacana z publicznych pieniędzy. Powtarzam, z publicznych pieniędzy. I my chcemy zbadać, krótko mówiąc, efektywność wydawania tych publicznych pieniędzy. I z tego punktu widzenia zasadność jest oczywiście w moim przekonaniu przesądzona tej kontroli. My oczywiście wrócimy do dyskusji na ten temat przy odpowiednim punkcie, ale przez fakt, że nie jest określony zakres kontroli czy okres kontroli, no nie można, panie wójcie, domniemywać czy wyciągać wniosku, że chodzi o rok 2015. Może w toku pracy komisji sformułujemy wnioski dotyczące roku 2014, a może roku 2016. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wójt. Proszę Państwa, ja oczywiście swojego wniosku nie wycofam, pomimo tego, że pan tak jednoznacznie go określił. Natomiast ja cały czas wskazuję na zapis w paragrafie pierwszym tej uchwały. Mówimy o kontroli budżetowej. Zresztą to jest błędnie określone, bo Państwo nie kontrolujecie budżetowo zespołu redakcyjnego, tylko komisja rewizyjna z mocy ustawy kontroluje działalność wójta, a nie zespołu redakcyjnego, tak na marginesie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dodać?
Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania wniosku formalnego pana wójta. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego pana wójta? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wniosek nie został przyjęty. Proszę Państwa, w tej chwili ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę Państwa, wznawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja ulicy Sasankowej, gmina Suchylas, kanalizacja deszczowa. Poproszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Jedno pytanie mam. Proszę uprzejmie, pan radny Korytowski. Czy ta inwestycja dotyczy całej ulicy Sasankowej, czy tylko jej części? Co w kwestii uzasadnienia do tej uchwały? Mówimy o miał być uzupełnienie? To musi dotyczyć tylko tej części asfaltowej. Tej części, tak, asfaltowej. Asfaltowej. Ale przechodzimy przez ulicę dalej, ulicę... Borówkową. Przez Borówkową? Przez Borówkową? Tak? Nie. 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 Na tym odcinku. Do ulicy Borówkowej, o. Dziękuję. Pan radny Ankiewicz, bardzo proszę. Wyjaśniam. Pan radny Matysiak, proszę bardzo. Na Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego dopytywaliśmy się, jaka jest maksymalna, jaki może wynieść maksymalny procent zwrotu. Czy mamy takie informacje? Tu. Nie. O zakres kanalizacji deszczowej to umorzenie jest maksymalnie 10%. Jest tylko jedna wartość 10%. Dziękuję. Przepraszam, chciałabym zapytać, to znaczy, że zdanie powinno brzmieć prawidłowo, wartość umorzenia wyniesie 10%, tak? Przeprowadzamy za poprawkę, tak? To jeżeli minimalne... Jeżeli Państwo sobie życzycie, bo to już w tej chwili po podjęciu uchwały to będzie uzasadnienie Rady Gminy, jeżeli to uzasadnienie ma pozostać i życzą sobie Państwo wniesienia takiej poprawki, to oczywiście. Myślę, żeby było zasadne dla wyjaśnienia, żeby nie pojawiało się ponownie pytanie, ile wynosi stawka maksymalna po prostu. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki w uzasadnieniu? Tak? Bo głosujemy poprawkę w uzasadnieniu. Wartość umorzenia wyniesie 10%. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 15 radnych za. Czyli zdanie brzmi, wartość umorzenia wyniesie 10%, to jest 11 500 zł. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś uwagi do tej uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja ulicy Sasankowej, gmina Suchylas, kanalizacja deszczowa? 15 radnych za, jednogłośnie uchwała została przyjęta. Nosi numer 20/212/16. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Suchylas, budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisień i Sprzecznej, kanalizacja sanitarna. Proszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, pana Dariusza Matysiaka, o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Tutaj nie było uwag co do uzasadnienia, prawda? Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Suchylas, budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisień i Sprzecznej, kanalizacja sanitarna? 15 radnych za, jednomyślnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały, projektu w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo, ulica Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las, kanalizacja sanitarna. Proszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, pana radnego Dariusza Matysiaka o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo, ulica Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las, kanalizacja sanitarna. 15 radnych za, jednomyślnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poproszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, pana radnego Dariusza Matysiaka o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Proszę bardzo, pan radny Matysiak. Ja mam zapytanie. Pytanie się już o to na siedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. Czy jest ta kwota dedykowana jakiemuś zadaniu? Uzyskałem odpowiedź, że nie. Ta kwota wejdzie do rezerwy, tak? Pani Skarbnik, czy dobrze to zapamiętałem? Nie, ta kwota mniejsza rozchody, czyli spłaty. O tą kwotę mniej spłacamy kredytów i pożyczek. No, czyli ta kwota nie wchodzi w ogóle do budżetu. Okej. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś uwagi? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynastu, 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 20/215/16. Przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy Las na lata 2016-2029. Poproszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, pana radnego Matysiaka o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, przepraszam bardzo, pan radny Matysiak. Mam takie zapytanie, ponieważ mamy tutaj zadanie 801.01, paragraf 60.50, WPF łamane na 2016, łamane B, łamane 000. Wiedusko budowa obiektu przedszkolno-szkolnego. I tutaj mamy plan przed zmianą 3 miliony, zmniejszenie o 2800, plan po zmianach 200 tysięcy. Chodzi tutaj o przesunięcie tych środków na późniejsze lata, tak? Tak. Teraz pytanie, w związku z czym przesuwamy tą kwotę na lata późniejsze? W uzasadnieniu dosyć wyraźnie przekazane. W uzasadnieniu to staraliśmy się szczegółowo przedstawić państwu, zakładając, że w tym roku będziemy realizowali część koncepcyjno-projektową. Chcemy realizować to w formule zaprojektuj i zbuduj, czyli musimy się liczyć, że w tym roku wykonawca nas jeszcze może sfakturować za projekt.
za projekt. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie wprowadzimy zapisy do umowy. Natomiast zakładamy, że w tym roku będzie to kwota 200 tysięcy złotych. Pamiętając jednocześnie, że część z tego 200 tysięcy będziemy na dokumentację projektowo-koncepcyjną pożyczali, czy zabierali z tej puli na koncepcję. Jest to kwota, która naszym zdaniem w 100% zabezpiecza tą inwestycję w tej części projektowej, jeszcze raz powtórzę. Natomiast w przyszłym roku będziemy się starali jak najszybciej wprowadzić ten projekt w życie. To zresztą będzie zakontraktowane w tej umowie z wykonawcą, który będzie realizował to w formule zaprojektuj, zbuduj. Niemniej planujemy częściowo spłacić czy zapłacić za realizację tego zadania w 2018. W związku z tym jest wyciągnięcie tej płatności. Niekoniecznie inwestycji w sensie fizycznym, ale płatności na 2018, na pierwszych kwartach. Czyli data gdzieś wspominana przez Pana, 2017, 1 września, jest jak najbardziej aktualna, pomimo tego rozciągnięcia tej płatności. Tak, chciałbym, żeby, mówiłem o tym na ostatnim spotkaniu, że chciałbym, aby to było zrealizowane na ewentualnie czwarty kwartał 2017 roku. W drugiej połowie 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby o coś zapytać? Proszę, Pan Radny Matysiak. Kolejne moje pytanie dotyczy rozdział 92601, paragraf 6050, BI łamane na WPF, łamane 2016, łamane 00. Podajże 0,6, ale nie jestem pewien, bo poniżej. Od razu poniżej. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Suchy Las. I tutaj mamy plan przed zmianą 300 tysięcy, zwiększenie o 1 000 000, czyli rozumiem to w ten sposób, że jest to połączenie tych dwóch zadań. Jednakże obawiam się, iż połączenie tych dwóch zadań może nieść za sobą ryzyko, iż przy tak zaawansowanych pracach, które tutaj Pan Wójt deklaruje, jakie są przy ścieżce Radojewo-Biedrusko, pierwszy etap od Radojewa do Łysego Młyna, obawiam się, aby nie zabrakło tych pieniędzy z powodu, że będą gdzieś już jakieś inwestycje poczynione i ta ścieżka o kolejne kilka miesięcy, czy kolejny rok przy budowie czy procedowaniu tej sprawy już 6 lat, to no, naprawdę mam bardzo duże wątpliwości co do tego zapisu i chciałbym, aby te zadania były pod taką nazwą i to było określone jasno w budżecie czy w WPF-ie. Rozmawialiśmy na ten temat również na Komisji Finansowo-Budżetowej i Pan Wójt wyraził swoją opinię, że nie jakoś naciska, aby ten zapis został zmieniony. Czy Pan Wójt dalej podtrzymuje? Oczywiście, żeby ten zapis, ta propozycja pozostała taką, jaką jest tutaj w tym projekcie. Bo jest dla nas znacznie wygodniejsza, tworzy pewną elastyczność w sięganiu po środki lub w zabezpieczaniu procedur przetargowych. Natomiast oczywiście, mówiąc kolokwialnie, świat się nie zawali, jak to pozostanie tak, jak jest, ale być może na którejś z sesji, i to chciałbym zastrzec, że być może na którejś z sesji trzeba będzie po prostu taką zmianę wprowadzić, żeby móc doprowadzić procedurę do końca, na przykład. Więc dzisiaj zmienianie tego byłoby moim zdaniem no, korzystniejsze dla nas, bo dawałoby więcej możliwości. Natomiast w żaden sposób nie zakłóca tych procedur, które dzisiaj trwają. Dziękuję. Pan Radny Matysiak. Moim zdaniem tak, to by było korzystniejsze dla wójta co do rozdzielania tych środków i wykorzystywania. Aczkolwiek no, z mojego punktu widzenia, gdzie jestem bardzo mocno za tym, aby ta ścieżka rowerowa powstała, no, rodzi
moich odczuciach obawy, że no, gdzieś te środki mogą uciec. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy mieć odpowiednie dokumenty, informacje, które uświadczą nas w tym, że trzeba dołożyć czy zmienić w którymś paragrafie zapis budżetowy, myślę, że jak najbardziej, przynajmniej ja, myślę, że pozostali członkowie Rady również się przychylą do tego wniosku. Dziękuję. Czy pan wójt chciałby jeszcze coś dodać? Nie. Czy należy to potraktować jako wniosek formalny? Tak, oczywiście. Pana radnego, to proszę uprzejmie o sformułowanie wniosku. Prosiłbym o pozostawienie w dotychczasowych zapisach tych zadań. Czyli zadanie, to będzie dalej. Czyli wykreślenie, tego punktu po prostu. Tego zapisu. Który proszę podać. To jest rozdział 92601, paragraf 60-50, zadanie BI łamane WPF, łamane 2016, łamane przez 000, prawdopodobnie 6, bo tutaj jest ucięte, to jest budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Suchy Las. Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku radnego Matysiaka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu przeciw. Czyli pozostawiamy zapis zgodnie tutaj z wnioskiem formalnym pana radnego Matysiaka. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Będziemy głosować projekt uchwały ze zmianą. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby coś dodać? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania projektu wraz ze zmianą zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy Las na lata 2016-2029. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała została przyjęta, nosi numer 20 łamane przez 216 łamane przez 16. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, kolejnego punktu. Projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Las na 2016 rok. I poproszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, pana radnego Dariusza Matysiaka, o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Proszę bardzo, pani skarbnik. Szanowni państwo, w związku z wycofaniem z wieloletniej prognozy finansowej ze zmiany zapisów dotyczących przeniesienia środków, czyli scalenia dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących ścieżek rowerowych, to w budżecie również w załączniku numer 3 tej zmiany nie będzie, zostanie ona wykreślona. Zapisy budżetowe pozostaną bez zmian, natomiast w załączniku numer 3 ta zmiana dotycząca obu inwestycji będzie wykreślona. Czyli w rozdziale 926.01, już mówię, to jest strona druga, to są zapisy, raz, dwa, trzeci, czwarty wiersz od dołu, budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Suchy Las. Tutaj była propozycja zwiększenia o 1 000 000 zł, ten zapis zostanie wykreślony i wyżej budowa sieci drugi szlaków rowerowych na terenie gminy Suchy Las, w tym drogę Radojewo-Biedrusko. Tu była propozycja umniejszenia o 1 000 000 zł, ten zapis również zostanie wykreślony. I chciałabym jeszcze zgłosić w załączniku numer 4. Na stronie pierwszej tu wkradł się błąd pisarski w paragrafie, tu gdzie mamy plan przychodów i rozchodów gminy Suchy Las, w tabeli przychody ostatni wiersz, paragraf 950, wolne środki, tu musi być kwota 13 621 112 84 grosze i razem po przychodach będzie kwota 16 117 112 84 grosze, a nie jak wcześniej 16 177. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać? Proszę bardzo, Pan Radny Przybylski. No może nie tyle zapytać, ile chciałbym również zgłosić pewną propozycję dla wójta w związku z udzieleniem przez Radę absolutorium. Otóż chciałbym się odnieść do działu 801, rozdziału 801.13, dołożenie uczniów do szkół. Tutaj mamy umniejszenie o kwotę 100 tysięcy złotych. Zmiana dotyczy planu wydatków bieżących gminy Suchylas na rok 2016, załącznik numer 2. Otóż no, sprawa tak zwanego autobusu szkolnego, czy też dowozu uczniów do szkół była szeroko omawiana w styczniu podczas posiedzenia budżetowego Rady Gminy. Doszliśmy tam do pewnych ustaleń, do pewnych konkluzji, do pewnych wniosków. Później odbył się czas, jak rozumiem, konsultacji, a na samym końcu przetoczyła się dyskusja prasowa. Ona została zamknięta artykułem i pana wójta, i pani przewodniczącej, która była autorką tego wniosku budżetowego. Proszę Państwa, myśmy ten wniosek złożyli jako koalicja, myśmy go przegłosowali, ale my nie będziemy się upierać przy nim, jeśli sytuacja jest taka, a nie inna, że w wyniku jakby takich pobieżnych, wprawdzie może niezbyt pogłębionych wyjaśnień i konsultacji, wójt doszedł do przekonania, że tego się nie da zrobić, bo trzeba budować przystanki, tak, bo nie chcą tego dyrektorzy szkół, tak naprawdę nie ma takich oczekiwań również ze strony rodziców. No nie ma sensu kruszyć kopii, skoro takie są ustalenia. Jesteśmy gotowi oczywiście zrezygnować, nie będziemy tutaj stosować żadnych siłowych rozwiązań w tej materii. Natomiast w związku z udzieleniem absolutorium, no nie tylko wójtowi, tylko również urzędnikom, bo również i oni, jak rozumiem, zapracowali sobie na ten satysfakcjonujący bądź wynik głosowania. Mamy taką propozycję, żeby to 100 tysięcy złotych przesunąć na wynagrodzenia dla pracowników związane z, proszę mnie poprawić, jeśli źle to sformułuję, na wynagrodzenia związane z Dniem Samorządowca. Była taka sprawa miesiąc czy dwa miesiące temu, gdzie wójt poinformował, że, czy też na komisji, nie pamiętam, że są jakieś zawirowania z tym związane. Jest okazja, myślę, w tej chwili, żeby przed wakacjami, ja wiem, że wielu urzędników planowało te wydatki no, również na wakacje, jest okazja, żeby taki gest wobec tych urzędników wykonać. On nie ma znaczenia tylko i wyłącznie symbolicznego, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bezrobocie dość mocno spada, że no, trzeba jakoś satysfakcjonować dobrych pracowników, dobrych urzędników, bo za chwilę mogą odchodzić tam, gdzie będą im płacić lepiej. To byłoby niekorzystne i dla budżetu, i dla rozwoju gminy, i chyba dla wszystkich. Także proponowałbym, krótko mówiąc, panu wójtowi złożenie autopoprawki i przesunięciu, zmierzającej do przesunięcia tej kwoty 100 tysięcy do paragrafu bodajże 750, czyli administracja publiczna, tam gdzie są, powiedzmy, te historie związane z wynagrodzeniem i z pochodnymi, to już oddaję pani skarbnik określenie dokładnej klasyfikacji budżetowej. No to tyle. Dziękuję bardzo. Pan wójt, bardzo proszę. Ja staram się być dobrym szefem i dziękuję, że w tym staraniu znajduję również pomoc po stronie Rady Gminy i ten wniosek tak traktuję jako docenienie pracy, bo ja bardzo doceniam pracę pracowników urzędu i cieszę się, że również Państwo na to wskazaliście w tej chwili. Oczywiście tak, jest to wniosek, z którego na pewno nie tylko ja jako szef będę zadowolony, ale przede wszystkim pracownicy urzędu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz woli spraw formalnych bym poprosiła, żeby Pani Skarbnik zechciała jeszcze raz sformułować swój wniosek dotyczący zmian, bo musimy tę zmianę najpierw przegłosować. Czy tak na bieżąco jest w stanie się przegłosować? Czy zarządzamy przerwę, czy... Przerwa Państwa. Nie. Tak. Proszę Państwa, ponieważ ta zmiana, to znaczy umniejszenie wydatków, również powodowało zmniejszenie deficytu, teraz jak gdyby przesuwamy wydatek z pozycji 801.13, paragraf 4.300 minus 100 tysięcy, a zwiększamy wydatki w załączniku numer 2 w rozdziale 750.23, paragraf, umówmy się, 410, czyli wynagrodzenia, a dalej już na pochodne, to zobaczymy, jak to się procentowo rozłoży, to żeby, aby budżet był zrównoważony, to pozostawiam zapis, o którym wcześniej prosiłam, o zmianę w załączniku numer 4, czyli wolne środki, to będzie kwota 13 681 zł 112 zł 84 groszy, czyli zostawiam bez zmian, czyli łącznie przychody to będzie 16 177 112, tak jak Państwo macie w załączniku numer 4. Natomiast w samej uchwale budżetowej tu będą w punkcie czwartym, w paragrafie 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty i tutaj te rezerwy będą umniejszone o 40 tysięcy. Łączna kwota i w tym punkt pierwszy rezerwa ogólna do kwoty i tu zostanie tylko 3212 zł 51 groszy i budżet pozostanie zrównoważony. Oczywiście mówiąc o wolnych środkach, Pani Skarbnik mówiła o milionach. Przepraszam, o milionach. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmian? 14 radnych za, bo opuścił nas pan radny Ryszard Tasek. To przepraszam bardzo, w takim razie jeszcze 13 za, źle zauważyłam, przepraszam. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Obecnych 14 radnych, 13 radnych za, jeden wstrzymujący się.